Cześć, tu Ernest! Dziewiąty epizod Gwiezdnych Wojen zawitał do kin na prawie całym świecie, ponieważ 18 grudnia była premiera tego filmu. Film jak film. Niektórzy go polubili, niektórzy nie. W tym filmiku jednak skupimy się na skinach, które są owocem współpracy Fortnite z Gwiezdnymi Wojnami. To, że Kylo Ren w Fortnite będzie, już wiedzieliśmy. Potwierdziło to same PlayStation. Zobaczcie sami. Na konsolach PS4 można było zobaczyć takie oto zdjęcie promujące ten event. Przedstawia ono postać Kylo Rena w Fortnite. Ujawniono jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje Zori Bliss, nową postać w świecie Gwiezdnych Wojen. Koniecznie dajcie znać, którego z tych skinów kupicie. Ja pewnie kupię oba. Do sklepu oba te skiny powinny wyjść już jutro, najpóźniej pod koniec weekendu. Co do stylów, to Kylo Ren niestety raczej nie doczeka się stylu bez maski. Będziemy mogli jedynie mu zdjąć kaptur lub pelerynę. Ale to nie wszystko. Do zestawu Zori Bliss będzie jej statek kosmiczny jako lotnia o nazwie Y-Wing. Do tego Kylo Ren wejdzie do sklepu z jego zbierakiem. Widzicie go teraz w tle. A teraz prezenty. Okazało się, że to, co wypada z prezentów, nie jest tak losowe, jak mi się wydawało na początku. Merl na swoim Twitterze udostępnił taki oto obrazek. Na podstawie różnych kompilacji z otwierania prezentów wyjaśnił, co może wypaść z którego prezentu. Więc tak, otwierając prezenty, przeważnie macie szansę pół na pół. Fioletowe prezenty mogą zawierać miętówkowy zbierak albo pakiet muzyczny. Żółte prezenty skrywają podwójny piernikowy zbierak lub smugi spadania. Jasno-niebieskie prezenty z zieloną wstążką skrywają tylko świąteczne malowanie na bronie. Niebieskie prezenty z niebieską wstążką zawierają noworoczne malowanie lub lotnie. Srebrne za to skrywają emotkę lub ekran wczytywania z ikonką sztandaru. W czerwonym prezencie skrywa się tylko ekran wczytywania z ikoną sztandaru. W tym prezencie za to powinny być ukryte stroje. W ostatnim filmiku na temat prezentów wyjaśniłem wam, że ten prezent powinien być dostępny za niecałe 2 tygodnie. Na ten moment nie możemy go otworzyć, ale co ciekawe, niektórym osobom na konsolach udało się już odblokować te stroje. Zobaczcie sami, pewien gracz już ma ten strój w swojej szafce na PS4. Warte uwagi jest to, że ten skin ma wbudowaną emotkę. Dodatkowo, gdy go odblokujemy, ta postać zastępuje choinkę w chacie. Takie małe ciekawostki. Bardziej was pewnie interesuje, skąd tego skina ma. Nie do końca wiadomo. Przetłumaczyłem jego wiadomości i rzekomo stukał w choinkę w chacie. Z tego, co można tutaj wyczytać, na pewno to nie było planowane przez twórców gry. Ten skin dalej jest zaszyfrowany na m.in. PC-tach czy smartfonach. Dlatego u jego znajomego ta postać była niewidzialna, a po wejściu do gry zamienił się w podstawowy strój, czyli bambika. W skrócie, to jakiś błąd po stronie Fortnite. Ten skin nawet nie działa jeszcze w grze. I jeszcze nie jest oficjalnie do odebrania. Dalej w temacie skinów, to Fortnite ujawniło tego oto zaszyfrowanego skina na zwiastunie Festiwalu Zimy. A do tego gracze otrzymali mail od Fortnite'a, gdzie widać prawdopodobnie drugi styl do tej postaci. Na koniec Winter Royale. Fortnite dzisiaj ogłosiło, że zwiększyli pulę nagród tego turnieju. Posłuchajcie tego. Nawet jeśli zajmiecie 2500 miejsce podczas tego turnieju w Europie na PC-tach, otrzymacie aż 400 dolków. To tylko przykład. Koniecznie sprawdźcie zaktualizowaną pulę nagród dla swojej platformy. I próbujcie. Naprawdę warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Nagród, które można zgarnąć, starczy dla wielu graczy. Link w opisie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, wesołych świąt i do zobaczenia w busie bojowym.